Pozdrawiamy z warsztatów dzikiej kuchni. Jesteśmy nad Bugiem i mamy tutaj piękne stanowiska łącznia baldaszkowatego Butomus umbellatus, kwitnący teraz pięknie, bardzo charakterystyczny, kwitnący nad rzekami. I fantastyczna grupa. Fantastyczna grupa, super. Jadalne kłącza, ja je smażę po prostu albo gotuję, obieram z tych liści. Tutaj mamy taki właśnie trzon skrobiowy. Nie trzeba ich obierać ze skórki, tylko wystarczy korzenie odciąć. Był jadany przez plemiona Syberii, na przykład przez Jakutów. Bardzo fajna roślina skrobiowa.